Witajcie. Temat dzisiejszy: demonstracja. Najważniejsze wydarzenie w kontekście drożyzny, w kontekście szalejących cen energii. I o tym będziemy dzisiaj mówić. 23. Pracujemy nad tym i to bardzo ważne. Już od 15 stycznia. Dlaczego to jest ważne? Ważne to jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że poświęciliśmy już bardzo dużo energii, aby ta demonstracja przede wszystkim w żadnym wypadku nie była wiecem wyborczym, żeby jednoczyła różne branże, które zostały dotknięte tą szalejącą inflacją, ale także, żeby jednoczyła ludzi, którzy mają dość drożyzny, bardzo szeroko wszystkich obywateli. Mamy zgłoszone zgromadzenia, mamy coraz szerszą listę gości. Ja jej nie mogę wyjawiać z tego względu, że oczywiście cwane listki polityczne natychmiast uruchamiają swoją maszynerię zniechęcania do udziału, zastraszania. To, jak wiecie już z przecieków maili Dworczyka, to zorganizowana grupa przestępcza jest w stanie uruchomić wszelkie kanały nacisku, od telewizyjnych poprzez bezpośrednie, poprzez służby, nawet wojsko. W związku z tym możemy na dzisiaj stwierdzić, że będzie nas dużo różnorakich reprezentacji, różnych branż. No nie jest tajemnicą, że na pewno będą przedstawiciele branży gastro, branży turystycznej, ale też dużo nowych działów naszej gospodarki, które nawet, nie chcę nazwy podawać też, to nie jest ten moment, ale nawet firmy, które bardzo dobrze znacie, bo niemalże panie na przykład korzystają co tydzień albo codziennie z ich produktów, nawet tak znane firmy zadrżały w posadach z powodu tej nieodpowiedzialnej polityki naszych wybrańców. I nie mówię tu tylko o PiS-ie, ale mówię o wszystkich, którzy przez 30 lat całkowicie zlekceważyli politykę energetyczną, podjęli niezależność energetyczną Polski, podjęli mnóstwo idiotycznych decyzji, a teraz to wszystko się skumulowało. Niemniej jednak, wracając do demonstracji 23, jest to już bardzo zaawansowana organizacyjnie sprawa. Czego jeszcze, nad czym wciąż pracujemy? Po pierwsze, przekazujcie, ponieważ mamy bana w mediach, to jest oczywiste, no, jako przedsiębiorcy nigdy nie mieliśmy dobrej prasy, nigdy sobie na tą dobrą prasę nie zapracowaliśmy, bo nigdy nie byliśmy zjednoczeni. Zawsze te nasze głosy były rozproszone, przez co nie byliśmy w stanie, dotąd nie byliśmy w stanie zareprezentować się skutecznie i skutecznie realizować ochronę naszych interesów, tak jak rolnicy na przykład, którzy mają swoją partię w Sejmie, mają mnóstwo związków rolniczych. U nas te organizacje pracodawców raczej reprezentują interesy korporacji niż małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. No więc to trochę nasza wina. Niemniej jednak, przez to, że mamy bana w mediach, potrzebujemy każdego. Każdy musi być jak media. Prosimy Was bardzo, żebyście się zaangażowali w promocję tej demonstracji, ponieważ żeby było nas tam odpowiednio dużo, żeby politycy wzięli nas pod uwagę, musimy się sami o tym informować. Dzwońcie do hurtowni, dzwońcie do firm od kas fiskalnych, dzwońcie do firm, które... Cóż tam jeszcze mogą być? Świadczą jakieś usługi do księgowych. O, na przykład jest strajk księgowych, hashtag na razie, ale do nich też trzeba dzwonić. Dzwonią do nas, same odnajdując gdzieś księgowe te informacje w internecie, ale potrzebne jest zaangażowanie wszystkich. Po prostu zadzwońcie do swoich księgowych, powiedzcie im, że 23 jest taka demonstracja i niech one wyślą informacje do wszystkich swoich klientów. Zatrzymanie tego chaosu, nowego ładu, to jest w interesie wszystkich, i księgowych, i przedsiębiorców, nawet tych, którzy się nie interesują bezpośrednio księgowością i wydaje mi się, że to księgowa za wszystko musi odpowiadać, a tu niestety jest taki problem, że właściwie wszyscy poniesiemy tego konsekwencje, bo nikt nie wie, co się dzieje ogólnie, tak? Jest to, już pomijając stawki, to zapisy prawne są chaotyczne. Druga sprawa to stawki. To oczywiście uderzy nas po kieszeni, to zatrzyma rozwój firm, zatrzyma możliwość zwiększenia płac, no bo trzeba będzie wydawać te pieniądze na składki.
Niemniej jednak księgowe to jest świetny moment, ale też dzwońcie do swoich znajomych, którzy mają firmy. Dzwońcie branżowo, nawet jak konkurujecie ze sobą, a wiem, że są takie głosy i takie, wiecie, no najgorsza rzecz, jaka jest w naszym środowisku, to konkurencja i nienawiść. No słuchajcie, no wobec takiego wroga nie ma już myślenia o tym, że może on upadnie, a ja przetrwam. Być może wszyscy upadniecie, więc nie ma miejsca na taką chorą konkurencję. Jest miejsce na współpracę, a na pewno miejsce na współpracę informacyjną. To znaczy musicie razem zacząć współpracować i musicie razem zacząć wymieniać się informacjami, abyśmy jak największej liczby przyjechali 23. Jeżeli chodzi o to, to jest nasz najważniejszy punkt, tak? Czyli reklama, reklama i jeszcze raz reklama. Umiemy to robić, zróbmy to skutecznie, zróbmy to w taki sposób, że bez łaski żadnej telewizji, które są opanowane przez interesy partyjne, bez łaski żadnych mainstreamowych mediów, zrobimy tą frekwencję, bo sami sobie przekażemy informacje. To jest moja najważniejsza prośba dzisiaj do Was, ale jest też temat tego, co już wiemy, jak to będzie wyglądać. Przede wszystkim nie nastawiajcie się na żadne burdy, nie nastawiajcie się na powtórzenie zdarzeń z Kazachstanu. Nic z tych rzeczy. My mamy bardzo prosty plan i to nas odróżnia od wszystkich innych pomysłów, o których zaraz jeszcze powiem. Mamy bardzo prosty plan, a ten plan się nazywa dwie proste zmiany. Jedna to jest ustawa abolicyjna. To znaczy wszyscy, którzy się rozliczą według zasad 2021, bo nie będą w stanie zrozumieć, nie będą w stanie być pewnym tego, jak wygląda obecnie stan podatkowy. Wszyscy, którzy rozliczą się według stanu 2021, nie poniosą w 2022 żadnych kar, żadnych konsekwencji finansowych ani karno-skarbowych. To jest prosty zapis. Ta ustawa za chwilę będzie przez nas opublikowana i wysłana do wszystkich posłów. I teraz jeżeli przyjedziecie i pokażecie, że się za nią wstawiacie, to jeżeli rolnicy zatrzymali piątkę Kaczyńskiego, to ja myślę, że mamy szansę w tej sytuacji na powtórkę. Przepraszam Was bardzo. Mamy szansę w tej sytuacji na powtórkę tego sukcesu I tyle, no więc zostało tylko przyjechać. Jeżeli biernie zostaniemy w domu, no to cóż, będą nas dożynać dalej coraz wyższymi opłatami, coraz bardziej chorym systemem podatkowym. To się nie skończy, nie myślcie sobie, że to się skończy. Tak czy owak, przyjeżdżamy, reklamujemy się, więc jest poważna sprawa. Jeden projekt ustawowy, drugi chcemy wywrzeć presję i uzyskać dla tych firm, które zostały zaskoczone tymi spekulacyjnymi cenami gazu, bardzo długą przestrzeń kredytową, czyli terminy płatności za wysokie ceny gazu mają wynosić 48 miesięcy i w tym czasie firmy mają szansę się przygotować. No to powinni zrobić politycy, to jest oczywiste, i wszystkich partii, nie? To jest PiS, PO, PSL, SLD, wszyscy, którzy są teraz w Sejmie, odpowiadają, łącznie z Bosakiem, który współtworzył rząd z PiS-em. Wszyscy odpowiadają za idiotyczną politykę energetyczną, za którą my teraz musimy płacić. No trochę my sami odpowiadamy jako przedsiębiorcy, że przez lata nie zdobyliśmy się na to, aby mieć swoją partię, aby mieć swoją reprezentację, a nie reprezentację korporacji jako związki pracodawców. No i to też jest trochę nasza wina, że zaniedbaliśmy to i lataliśmy od jednego do drugiego, głosowaliśmy na polityków. No i koniec jest taki, że jesteśmy na zero. No więc warto to zmienić. Niemniej jednak mamy prosty projekt niepolityczny, czyli wydłużenie terminów płatności i niech sobie tam państwowe, bo pamiętajcie, że sektor energetyczny jest całkowicie państwowy, tam możemy sobie opowiadać, że firmy są na giełdzie, nie ma znaczenia, to jest państwowy sektor energetyczny, niech oni sobie tam sami sprawy finansowe załatwiają, Morawiecki jest bankierem, więc niech sobie tam poukłada wszystko tak, żeby niezwłocznie te firmy sobie pomostowe finansowanie załatwiły, a nie każdy przedsiębiorca z osobna. My dostaniemy 48 miesięcy na fakturach. Proste postulaty. My tam nie idziemy po politykę, to też jest bardzo ważne. Teraz Wam opowiem, jak to będzie wyglądać. Absolutnie no logo żadnej polityki, jeżeli będą, a będą na pewno wystąpienia różnych polityków, bo chcemy zaprosić wszystkich, bez względu na to, czy opozycja, czy PiS, wszyscy mają przyjść i niech nam powiedzą, co oni zamierzają z tym zrobić, jak oni zamierzają się odnieść do tego naszego projektu i żeby go zaczęli w końcu procedować, bo mamy
plan taki, że domagamy się, aby 23 i 24, kiedy to jest posiedzenie Sejmu, jest środek tygodnia, dlatego robimy w środku tygodnia, nie w sobotę, żeby było wygodnie przyjechać komuś, kto nie pracuje w środku tygodnia. Nie wszyscy, którzy nawet pracują w środku tygodnia, muszą przyjechać, bo to jest moment, kiedy możemy załatwić sprawę. Nasi wybrańcy wtedy obradują i mogą, już pokazali nieraz w ciągu 24 godzin, a nawet 48, załatwić różne sprawy i także tą naszą ustawę abolicyjną. Tym bardziej, że już nawet w samym PiS-ie są głosy, które mówią, że ten Nowy Ład jest całkowitym niewypałem wyborczym, że pogrąża poparcie dla partii, więc myślę, że nawet w PiS-ie będzie poparcie dla naszej ustawy abolicyjnej, jeżeli sami do 23 być może ją nie wprowadzą, no bo będziemy im rozsyłać ten projekt. Zobaczymy, jak to będzie. Musimy po prostu tam być. Środek tygodnia, nieważne, zamknij firmę, zamknij gastro. Zastanów się po prostu, co jest ważniejsze. Załatwić sprawę, czy bujać się przez kilka miesięcy z wysokimi cenami gazu i z podatkami z Nowego Ładu. Prosty interes. Przyjeżdżasz albo nie. I koniec. Jeżeli nie przyjedziesz, no to politycy mają zielone światło, przedsiębiorcy nie potrafią się reprezentować jak rolnicy, nie potrafią się reprezentować jak górnicy i trzeba ich doić. Jeżeli nie przyjedziesz, to przyłożysz rękę do dojenia wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Taka jest brutalna prawda. Więc no logo, bez partii, tylko czyste sprawy techniczne dotyczące nie tylko przedsiębiorców, ale też wszystkich, którzy cierpią z powodu inflacji, cierpią z powodu drożyzny, to można zatrzymać. Więc pierwsza sprawa, no logo. Druga sprawa, Sarki. Druga sprawa, bardzo ważna, to jest, że 23 i 24, kiedy będą obrady Sejmu, zapraszamy wszystkich, ale ci, którzy są najbardziej zdeterminowani, ci, którzy stoją już na krawędzi upadku, nie mają środków na opłacenie tych rachunków gazu, nie są w stanie podołać tym wymogom, które sobie politycy wymyślili, my zaczynamy już 21 i was zapraszam 21. Ja będę 21, będzie strajk, być może głodowy, jeszcze dogrywamy formę tej demonstracji, stworzymy miasteczko pod Sejmem i tam będziemy czekać na tych, którzy będą przybywać w dniach kolejnych. Tak więc od 21 już jesteśmy. Cóż więcej? No liczymy na... Liczymy, pracujemy nad tym, żeby wystąpić, nasi przedstawiciele, żeby wystąpili albo skontaktowali się z gremiami senackimi. Zobaczymy po prostu, jak to się wszystko rozwinie, ale pracujemy nad tym, żeby to było bardzo poważne, żeby było skuteczne przede wszystkim, raczej żeby było jasne, nie zależy nam na kolejnym spacerku, tak? Nie chcemy jakiegoś pokazowego eventu, jakiejś tam scenerii, pokrzyczeć. Nie o to chodzi. Chcemy załatwić sprawę. I to musicie mieć na uwadze, tak? Że to nie ma być spacerek, nie ma być pokrzyczenie, nie ma być wyładowanie swoich emocji. Oczywiście one będą, ja sobie zdaję z tego sprawę, że one będą i nie ma takiej możliwości, żeby ludzie nie wyładowali swojej energii. Natomiast naszym głównym celem jest konkretne rozwiązanie na szybko, bo to nie jest rozwiązanie fundamentalne. Tym się muszą zająć ci, którym płacimy za to, ale na szybko, żeby rozwiązać, umożliwić funkcjonowanie, uchronić przed upadkiem, bo firmy i miejsca pracy trudniej się odbudowuje, niż się je niszczy. Automatyczne, znaczy szybkie zniszczenie miejsc pracy nie powoduje automatycznego ich odbudowania, jak tylko ceny spadną. Proces odbudowywania firm jest bardzo długi, a firmy, przypomnę, odpowiadają za 49% PKB w kraju, czyli naszego dobrobytu i 69% zatrudnienia. To nie są żarty, ta obecna sytuacja zagraża fundamentom państwowości. Bez gospodarki Polska będzie biednym krajem wystawionym na rozgrywki polityczne dużych sąsiadów. No i tyle. I nie będziemy znaczyć nigdzie nic w Unii, i ani na świecie, ani gospodarczo, ani politycznie. Więc trochę ta sprawa też wykracza poza takie zwykłe gospodarcze rzeczy. Myślę, że wszyscy obywatele powinni się zjednoczyć 23 i być pod Sejmem bez względu na to, jak daleko muszą dojechać. Bo to jest ten wyjątkowy moment, kiedy musimy stanąć wspólnie do obrony państwa. To nie jest protest tylko przedsiębiorców.
No i właśnie ta powaga tego protestu, jego przemyślana forma, to jest coś, co odróżni i co jest naszym celem i co odróżni nas od wszystkich dotychczasowych działań różnych organizacji. No ale na koniec wiem, bo te pytania się pojawiają, ja czytam wasze komentarze, czytam te pytania. Pojawiają się pytania o protest rolników 9 lutego. Jest taka akcja Konwój Wolności. Nie do końca tam wiem, że pani Justyna Walker na wzór organizacji europejskich, które znowu na wzór Kanady chcą taki konwój zrobić. Organizuje to w Polsce. Nie wiem, kto do tego się przyłącza, na ile to jest spontaniczne. Widziałem tam jakieś tarcia w branży transportowej, bo jednym z postulatów jest pakiet mobilności. Niemniej jednak, co ja chciałbym jasno zakomunikować? Uważamy, że każda forma aktywności obywatelskiej i protestów jest dobra. Uważamy, że doświadczenia roku 2020 pokazały, że oddzielne protestowanie różnych grup, czy to w strajku przedsiębiorców, który rozpoczął protesty w Polsce przeciwko szaleństwu pandemii i tej głupocie, która nas doprowadziła do obecnej tragedii, czy następnie strajk kobiet, czy w międzyczasie Agrounia robiła jakieś swoje protesty, czy potem duży protest wszystkich związków rolniczych przeciwko piątce Kaczyńskiego. No za wyjątkiem tych rolników, którzy to zrobili w sposób masowy, bo się zjednoczyli z różnych związków, to nie była tylko Agrounia, no to im się to udało zatrzymać. Niemniej jednak te doświadczenia pokazują, że każdy sobie rzepkę skrobiąc nie ma przełożenia skutecznego na władzę. I dlatego nie odmawiając nikomu prawa do demonstrowania, uważamy, że jednak potrzebna jest, właściwa by była, no i też potrzebna, bo to wy o tym mówicie, że potrzebna jest koncentracja, że trzeba wszyscy razem, tak więc zwykli obywatele to zauważają. I teraz, czy my chcemy razem? Czy oczywiście, że chcemy razem, tylko musicie też, oceniając tą sytuację, mieć świadomość zdarzeń. 15 stycznia był duży kongres, taki kamp szkoleniowy. Zjechało się nas bardzo dużo do Łodzi, przedsiębiorcy różnych branż, różnych związków i ustaliliśmy, że właśnie ten protest 23 lutego się odbędzie. To jest ustalone od 15 stycznia i od 15 stycznia rozpoczęły się prace organizacyjne, które ciągle nabierają moc. Co więcej, możecie sobie to sprawdzić, 24 stycznia zgłosiliśmy te demonstracje do Urzędu Miasta Warszawy. Każdy może sobie sprawdzić na stronach Urzędu Miasta Warszawy, kiedy zostało zgłoszone, kiedy zostało zarejestrowane. No i teraz, moi drodzy, nie odmawiając nikomu prawa do demonstrowania, ale jednocześnie otwierając się na wasze głosy, że razem, no to co my mamy zrobić? No bo my bardzo dużo pracy podjęliśmy na to, żeby to zorganizować. Jest rejestracja. Jak wam mówiłem, jest ban w mediach, więc my organizujemy po prostu kampanię, żeby marketingową, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi. I nagle ni stąd, ni zowąd pojawiają się kolejne terminy wydarzeń. Nam jest trudno już w tej chwili cokolwiek zmienić. My oczywiście wspieramy. Co prawda nigdy jakby rolnicy nie stanęli po stronie przedsiębiorców, no ale my jakby zrzucamy to na karb, być może jeszcze braku poczucia solidarności, to niestety szkodzi. No i trudno, nie stanęli nigdy, kiedy my demonstrowaliśmy, rolników nie było. Raz 16 maja 2020 przyjechał Michał Kołodziejczyk z grupą kilkunastu swoich działaczy, no ale trudno mówić, że to masy rolnicze stanęły po stronie przedsiębiorców. Niemniej jednak to my, kiedy były protesty, również przyjeżdżaliśmy i na ten słynny protest przeciwko piątce i takie protesty w regionach, które się działały. Okej, niech to się dzieje. Jest to jakaś inna forma demonstracji. Agrounia chce blokować drogi. Tak jak powiedziałem, my trochę inne podejście tym razem mamy. Nie chcemy takiego zwykłego protestu. Mamy bardzo proste postulaty. Chcemy powtórzyć trochę sukces rolników.
właśnie z obalenia piątki Kaczyńskiego. Mamy ku temu szansę, tym bardziej, że jak widzicie ostatnio głosowanie w Sejmie nie poszło po myśli dyktatora. Dużo posłów PiSu jest załamanych skutkami Nowego Ładu. Oczywiście te wszystkie łaty, które oni robią, potęgują tylko chaos, więc mamy szansę również na poparcie w obozie partii rządzącej. Wystarczy kilka głosów. Ja oczywiście mogę wam powiedzieć, że ze swojej strony również będę rozmawiał. Będę rozmawiał z Pawłem Kukizem, bo to nie jest sprawa polityczna. To jest sprawa wagi państwowej, narodowej, naszego interesu długoterminowego. To po prostu jest błąd. No, trzeba umieć się wycofać z błędu, z czegoś, co całkowicie nie zadziałało. No po prostu, no, albo te państwo chcemy dobijać, albo chcemy je rozwijać. Więc ja myślę, że tu w ogóle rozmowy ponad podziałami, ponad wszelką polityką są ze wszechmiar skazane i my takie zamierzamy robić. Dlatego z całą sympatią do wszystkich organizatorów protestów 9 i 13, ja mam do was apel, abyście wy, organizując te protesty, jednocześnie tych wszystkich ludzi zapraszali na 23, kiedy pracuje Sejm, kiedy możemy wprowadzić bardzo konkretne zmiany dotyczące wszystkich, i tych z lewicy, i tych z prawicy, po prostu wszystkich. Drożyzna, chaos prawny, potęgujące opłaty najróżniejsze, potęgujące jeszcze bardziej wzrost cen. To nie jest tak, jak wiele osób sobie myśli, że o, przedsiębiorcy dostali po tyłku, mniej zarobią. Nie, po prostu wszystko się odbije w cenach, więc ten wzrost cen jest potęgowany właśnie przez ten chaos polityków, przez ich nieodpowiedzialną działalność. Tak czy owak, zróbmy co możemy 23 obrady Sejmu i bardzo proszę wszystkich, którzy organizują te protesty, szczególnie tu jest apel do Michała Kłodziejczaka, spróbuj, Michał, podjąć wyzwanie takie patriotyczne, wyjdź poza interes branżowy, spróbuj przekonać rolników, żeby przyjechali 23 do Warszawy. To jest siła lidera, to jest siła przywódcy, jeśli wyjdziesz poza takie łatwe tematy. Wiadomo, że rolnicy w tej chwili cierpią też na drożyznę związaną z nawozami. Okej, tylko muszą zobaczyć, że ta drożyzna dotyka wszystkich. Mamy, ty masz świetne pomysły, ja mam dobre pomysły na to, jak zrobić, żeby ta polska żywność była tańsza dla Polaków, mimo tego, co już się wydarzyło. Też możemy to dopisać do postulatów demonstracji 23. Natomiast no, musimy być razem, bo jeżeli każdy będzie sobie sam organizował, to trochę też tak wygląda podejrzanie, próba rozbicia po prostu też. Może ktoś sobie pomyśleć, że jest to próba rozbicia tej demonstracji 23-24. No ja wiem, że Michał takich intencji nie mam, wiem, że Justyna Walker kierowała się tą datą tego konwoju ogólnoeuropejskiego, ale nieraz warto przyjrzeć się, co się dzieje na podwórku lokalnym i być może ten konwój też warto by rozpocząć trochę później, albo zamiast jechać od razu, bo tak czytam te grupy organizacyjne konwoju, zamiast jechać od razu na Warszawę i być tam sami, to lepiej może zrobić ten objazd po Polsce i dojechać do Warszawy 21. No skupmy się wszyscy Polacy, zróbmy to razem, połączmy się i wtedy będziemy mieć efekt. Więc do tego was gorąco zachęcam. Zapraszam was wszystkich 23. Rozsyłajcie ten materiał, już gadam 23 minuty, więc nie wiem, czy wszyscy dotrwają do tego momentu, ale musiałem te wszystkie informacje przekazać. Zapraszajcie wszystkich, namówcie ich, żeby obejrzeli materiał 23-minutowy. Niech wiedzą, co się święci 23 w Warszawie. Spróbujemy pomóc uratować Polskę, bo tam nie będzie walki politycznej. Chcemy jako obywatele pokazać, jak można rozwiązać problem drożyzny, zahamować to wszystko i spróbować wyjść na prostą. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia 23.